Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, jesteśmy w Nordmarze i wypadałoby tutaj poznać ten teren troszeczkę lepiej, bo jak pamiętamy, jak wiemy, na razie za dużo tutaj no, nie zostało nam odkryte i niewiele w sumie wiemy. Ostatnio byliśmy u Xardasa, udało nam się go znaleźć, mamy od niego teraz kupę zadań. Okazuje się, że zmienić rozdział nie jest aż tak prosto, więc to mnie trochę pociesza. Tam na górze byłam, z tego co pamiętam. Mamy do zniszczenia obóz orków i chyba myślę, że to będzie jedna z pierwszych rzeczy, za którą się weźmiemy. Pytanie tylko, jak tam zejść na dół. Chyba tamtędy będzie dobrze zejść. Także myślę, że się kawałek jednak wrócimy i troszeczkę pomyślimy tutaj, jak się poruszać. Mogłam się teleportować tak naprawdę, ale myślę, że fajniej będzie poznać trochę te drogi i zobaczyć, co i jak tutaj się prezentuje. O matko bosko, ale Lea tam po ścianach. Tak nie miało być. Ajajaj. To mam za swoje. Na szczęście ten golem... O Boż. Wiecie co? Chyba lepiej będzie, jak jednak się wczytam. Tylko nie wiem, czy na szybkim save'ie. Pierwsze 2 minuty odcinka zmarnowane. A tak serio, to się tepniemy po prostu do tego dekagrama, że tak się... Czego tu szukasz? No chyba nie. To już żeśmy Czego? Robili jakby Xardas. Nie. Zróbmy tak. Wczytaj grę i K2. I lecimy jeszcze raz. Tepniemy się do tego domku i myślę, że prawdopodobnie dzisiaj udamy się do klanu Rudy. Tak mi się wydaje, że będziemy mieli tam w sam raz po drodze wszystko. Ale tego nie jestem pewna. Gorzej, że teraz musimy pomiędzy, tak jakby wiecie, Faring, a w ogóle całą Myrtaną, a Nordmarem się poruszać. Porozmawiajmy sobie z Gudrun i porozmawiajmy z Dagiem jeszcze dodatkowo, bo nie zrobiliśmy tego poprzednim razem. Witam. Nazywam się Roland. Witaj, nieznajomy. Kim jesteś? Jestem towarzyszką Dagę. Nazywają mnie Gorąca Gudrun. Wszystko w porządku. Wszystko w porządku. Co przez to rozumiesz? Żyjemy z myślistwa, póki jest wystarczająco zwierzyny. A dlaczego pytasz? Jak wygląda sprawa z orkami? Tak jak zawsze. Oni omijają nasze wioski, a my omijamy ich. Ale jeśli spotkamy się podczas polowania, dojdzie do walki. Możesz mnie nauczyć polować. Tak, mogłabym. Ale niech cię uczy dekagram. Z nas dwojga, on jest lepszym myśliwym. Ale mogłabym cię nauczyć, jak stać się zręczniejszym. Dobra, ogólnie oni oboje nam nie będą za bardzo potrzebni. Co możesz powiedzieć o tym miejscu? No cóż. Nordmar, to niebezpieczny teren, chłopcze. Szczerze mówiąc, jestem zaskoczony, widząc tu kogoś takiego jak ty. Wszyscy z południa jesteście tutaj tylko z powodu magicznej rudy. Ale kiedy zauważycie, jak tu jest niebezpiecznie, to od razu sracie w spodnie. Więc drogi koleżko, lepiej biegnij szybko do mamusi, zanim będzie za późno, haha. Uważaj, inaczej pożałujesz. Oho, czyżby jakiś śmiałek się znalazł. Ale to nie robi na mnie wrażenia. Jeśli naprawdę jesteś taki twardziel, spróbuj poradzić sobie z szablozębem. Wiesz co? Mam dla ciebie propozycję. Jeśli przyniesiesz mi 12 skór szablozęba, w zamian dostaniesz rudę. Powiedzmy, 15 bryłek rudy. Z pewnością nie masz na tyle odwagi, żeby to zrobić, haha. Dobra, on nas może nauczyć myślistwa, ale tak naprawdę niczego, bo już wszystko wiemy. No i tak, myśmy sobie byli tutaj, na tym skrawku ziemi. O matko kamień, o matko krzaki, o cholera krzaki, kolejne. No i tak, i tutaj tak naprawdę żeśmy sobie przeszli tą górką. Ja ominęłam te padwy, czy one się zrespiły? Chyba się zrespiły. Tam jest golem. Zmienimy zaraz na broń inną, bo mnie szlak trafi. Dobra, dostaliśmy podpowiedź odnośnie Vanguardu. Już nieaktualna. Raczej. Dobra, od razu lepiej. I w sumie tą padwę śnieżną możemy
ciachać tą samą bronią. Ona jest trochę poobijana, one musiały gdzieś tutaj sobie chyba biec i tak dostały trochę rykoszetem. No i tak, i tu jest jakieś przejście również. Myślę, że wypadałoby tutaj zajrzeć, tylko jakiegoś save'a, nie? Myśmy chyba nie byli tutaj. No nie, słyszę jakieś potworki, więc raczej nas tutaj nie było. Jest kolejna jakaś jaskinia. Kurde, ubolewam, że twórcy nie dodali... Myśmy tu nie byli? A nie wiem w sumie. Ubolewam, że twórcy nie dodali na przykład, wiecie, skrótu klawiszowego pod to, żeby mieć zmienianie broni. Bo nie ukrywam, fajnie by było móc się przerzucać pomiędzy bronią obuchową a ciętą. Bardzo mi tej opcji takiej brakuje, no bo jednak, kurczę, nie? No dajcie spokój. Tutaj jest klan Rudy. A tutaj co mamy? Kurde, ej, duże te rozpruwacze są. O, matulu. Wielkie. Dobra, poszukajmy jakichś roślin, bo mogą być jakieś alkojagody na przykład. Chociaż widzę, że tutaj nie za bardzo. Dobra, zejdźmy niżej trochę. Myślę, że do klanu Rudy zajdziemy z łatwością. Tutaj sobie powybijamy też potworki. Jest troll. To mi się bardzo akurat podoba. Gorzej, że ten troll... O matko bosko. Na szczęście ja się z trollem potrafię bić, więc to jest żaden kłopot. Mertański troll. No spodziewałam się, że będzie jakiś, nie wiem, inny lodowy troll albo coś takiego. Ale chyba nie możemy liczyć na wszystko w tej grze, prawda? Co by się chciało. Dobra, tam jest jeszcze jeden rozpruwacz. Tam na dół trzeba znaleźć chyba jakąś inną drogę. Chyba, że tędy by się dało. Nie, bo to jest, wiecie, to jest tak jak w Gothicu 3. Są po prostu piętra, którymi się trzeba poruszać, jeżeli chodzi o to. I wtedy się znajdzie, co trzeba. Czyli tam, żeby zejść, to wcale nie jest tak prosto. W teorii tam jakoś tyłem coś, ale w sumie tam nie było przejścia za bardzo. Chyba, że z jakiejś innej odnogi. To nie jest takie banalne bardzo. Tutaj jakieś bronie. A, po tych goblinach. Dobra. Tutaj może mogą mieć jakiegoś czarodzieja na pewno. Chociaż widzę, że nie ma za bardzo. Chyba, że tam dalej będzie blokował nam drogę. No nie powiem, jestem dosyć ciekawa, jak tutaj będzie to wszystko... Atak ogrów? Słucham? Niektóre ogry atakują klan Rudy. A skąd taka informacja? Prince i Duke. Czy to są piraci? Co oni tutaj robią w ogóle? W ogóle dostałam info na temat klanu, a jeszcze w ogóle nie doszłam do klanu. Nie wiem, pogadajmy z nimi. Witaj, tylko wyzywająco się uśmiecha. Kim jesteście? Tylko wyzywająco się uśmiecha. Witaj. Hej, kim jesteś? Co tutaj robisz? Nazywam się Roland. Tuż obok przechodziłem. Świetnie. Więc możesz przechodzić dalej. Kim jesteście? Nazywam się Duke. A mój przyjaciel to Prince. Co tu robicie? Nie twoja sprawa. Idź sobie stąd. Zrozumiałeś? Co tu robicie? Nie twoja sprawa. Dobra, chyba nie pogadamy sobie z nimi na razie przynajmniej, także... Ulewamy sprawę. Idziemy dalej w stronę klanu Rudy. Tam jest golem znowu, nie? Tak jest. Ale wiecie, co mnie cieszy? Że one nie rzucają tą dziadowską kulą lodu, bo byśmy mieli wtedy przerąbane. Są ogry. Powiem wam, że ja nie wiem, czy ja nie zaszłam od jakiejś... Nie, nie zaszłam od dziwnej strony. Po prostu ten ktoś
usunął te. Bo wiecie, o co mi chodzi? Jak patrzyłam sobie na filmik, jak jest solucja do Odysei, to jest parę takich, jest jeden taki konkretna taka jedna osoba, która nagrywa takie, bo ja wiem, filmiki instruktażowe czy coś w tym stylu, jak czasami dotrzeć do jakiejś rzeczy, no nie? No i powiem wam, że tutaj właśnie była droga nagrana, no i nie było tych ogrów, więc tak się zastanawiałam przez chwilę, czy ja dobrze po prostu idę, czy nie, no. Ale chyba jednak dobrze, po prostu ta osoba chyba pokazała od innej strony, jak dojść. Znaczy, po pokonaniu już tych ogrów, nie? No ale nie wiem, nie jestem pewna. My zaraz dotrzemy do klanu, miejmy nadzieję, że uda nam się im jakoś tam pomóc. Ja nie wiem, czy on nie pokazywał drogi od tej strony, bo kojarzę, że go wilki jakieś goniły. Więc możliwe, że tak właśnie było w istocie. O matko. Co tam u was w ogóle, moi drodzy? W dniu, kiedy nagrywam ten odcinek, jest dzień mamy, także mam nadzieję, że złożyliście życzenia własnej mamie. Bo nie ukrywam, niektórzy nie pamiętają nawet o dniu matki. To jest bardzo smutne i przykre. Ja składałam mojej mamie wczoraj życzenia już, bo w sensie w sobotę, bo robiła też od razu urodziny, ma 30 maja. I robiła już teraz, bo nie będzie miała potem wolnego za bardzo. Znaczy 30 wypada w ten, w Boże Ciało, ale no ja już tam wtedy nie pojadę na Boże Ciało, bo chcę mieć trochę spokoju w domu. A poza tym no przygotowania do sesji bardzo teraz będą ruszały do przodu. No i nie chciałabym, wiecie, zostać w tyłku, szczególnie, że jest taki jeden dzień, że mam egzaminów, znaczy egzaminów zaliczeń. 4 w jeden dzień z 5 tych przedmiotów, nie? Więc wolałabym uniknąć tam jakiejś, wiecie, rozruby. Nie, no i tak będzie ciężko. Wierzę w to, że będzie ciężko, no bo zdaję sobie jednak z tego sprawę, bądź co bądź. Ale muszę sobie jakoś, prawda, poradzić, nie? Ała, gdzie jest szaman? O kurde, załatwił mnie. Powiem wam, że ci szamani tutaj, no, poziom trudności wzrasta. Chyba się wyleczymy, bo ten jeden jak mnie pierdzielnął tą kulką, no to tutaj już zbyt kolorowo nie było. Pełni życia mamy teraz bardzo dużo, natomiast póki mamy taką wolniejszą chwilę, to będziemy się leczyć tymi miksturkami mniejszymi, bo też mam ich dużo. Jak widzicie, jednak hajs w tym modzie dalej jest potrzebny, bo jakbyśmy chcieli taką pełnię życia kupić, no to sami widzieliście, jak szybko mi zeżarło te rzeczy, nie? Tego szamana bym najpierw chciała. On się sam się... Nie, on swoich po prostu skosił. A ci się skosili, bo weszli w ogień. No dobra, może być, jak dla mnie. Zobaczmy, czego pilnowały. O matko, ta myszka, widzę, mi szwankuje pomału. I to nawet bardzo już się wyłączyła w ogóle, całkiem. O, lepiej. Nordmarski szaman. 3 pełnie życia, no to się na pewno przyda bardzo. Powiem wam, że muszę zainwestować w nową myszkę i właśnie w słuchawki nie, bo miałam problem ze słuchawkami, że po włączeniu nie chciały się wyłączyć, bo tak jakby przycisk się wklęsł. Jakkolwiek dziwnie to nie brzmi i w ogóle. Po czym no nagle się naprawiły same z siebie, jakby się nagle odklęsnął ten... Nie wiem, co się stało. Ale nagle już działają i w sumie nie muszę. Także spoko. Dobra, bo tu już jest ten klan rudy. Niby jakieś ogry zaatakowały, a ja widziałam jak na razie tylko 2. No jednak nie, bo tu jest ich dużo więcej. Agresywny ogr. No, one są questowe i niestety się rzucają oba. Na szczęście jestem w stanie zjechać przynajmniej jednego chyba, zanim do mnie podbiegnie. No niestety, byśmy tutaj mniej oberwali na pewno jakbym... O ja pierdziele, co tam się dzieje, masakra. Mam nadzieję, że... Że ludzie są nieśmiertelni, chyba jednak nie. Deszcz ognia mam? Nie mówcie mi, że już nie mam deszczu ognia. Ajajaj, niedobrze.
Dobra, z dwoma powinna sobie poradzić. Gorzej, że one się tak będą wymieniać teraz i mi spuszczać manto. Dobra, damy radę. Ale ich tam jest od cholery. Dobra, teraz pełnia życia leci jednak, bo... Kurde, a gdyby tak rzucić na nie falę właśnie mrozu na przykład... Deszcze ognia już nie mam. Podobne jest zadanie, gdzie możemy w nagrodę dostać runę fali ognia. Jak one go zabiją, to zabiją i też mnie za chwilę. Chociaż widzę, że chyba część ludzi jest nieśmiertelna, bo by to było co najmniej... Co najmniej głupie. Mi tam na expie nie zależy, nie? Dobra. Ogarnęliśmy. Witaj, nieznajomy. Kim jesteś? Nazywam się Roland. Jestem paladynem króla Myrtany. Witaj. Nazywam się Elgur. Przyszedłeś w samą porę. Inaczej te Augeri sprawiałyby nam duże problemy. Dlaczego Augeri was zaatakowały? Prawdopodobnie głód je tu przygonił. Życie w Nordmarze jest bardzo ciężkie i jeśli ogromnie uda się polowanie w lasach, to próbują zdobyć inne pożywienie. Tutaj liczyły na szybkie zdobycie jedzenia, a także zdobycie innych łupów. Ale się przeliczyły. Dziękuję, że nam pomogłeś. No tak. Dlaczego robisz taką minę? Och, chętnie bym się czegoś napił. Więc dlaczego się nie napijesz? Jak to dlaczego? Jeśli nic nie mam, to nie mogę się napić. Zrozumiałem. Czy to coś na bazie alkoholu? Teraz się rozumiemy. Poszedłbym do gospody Sorena, ale teraz słabo u mnie ze złotem. Mam coś dla ciebie. Naprawdę. Ma się rozumieć. Łyknij sobie ginu. Nie mogę zaprzeczyć. To dobry trunek, ale za słaby dla mnie. Dobra, czyli musimy mu przynieść coś specjalnego, chociaż zaraz. Czego chciałbyś się napić? Jak to co? Nordmarskiej starki, oczywiście. Ale skąd to wziąć? Emigrek, Nordmarczycy, sami możemy wytwarzać ten trunek. Ale, niestety, brakuje mi najważniejszego składnika. Czego brakuje? Alkojagód. Tu było miejsce, gdzie zawsze mogłem ich nieco nazbierać. Niestety, horda goblinów znalazła te jagody i zeżarły wszystko. Przeklęte stworzenia. Powinieneś wiedzieć, że gobliny uwielbiają alkojagody. A to pech. Tak jak mówisz. Oczywiście, rozprawiłem się z tą bezczelną bandą. To było łatwe, bo pijane gobliny nie są trudnym przeciwnikiem. Niestety, żadna z kreatur nie miała już jagód. Czy nie ma innego miejsca, w którym mogłyby być te jagody? Oczywiście. Znam taki teren, gdzie można je zdobyć. Ale to zbyt daleko od wioski i bardzo niebezpieczne miejsce. Być może udałoby ci się zdobyć trunek u innych klanów. Oczywiście. Ale wtedy musiałbym głęboko sięgnąć do kieszeni. Myślisz, że rozdają go za darmo? Nie stać mnie na to i wolałbym pójść i poszukać jagód. Ale, niestety, nie mogę stąd odejść, bo jestem potrzebny Leifowi do rozwiązania ważnego zadania. Więc minie trochę czasu, zanim znów będę mógł ugasić pragnienie. Mógłbym ci przynieść te jagody. Co? Zrobisz to dla mnie? Zastanów się. Okolica jest naprawdę bardzo niebezpieczna. To wygląda na dość dziki teren. Ale potrzebuję dokładnej informacji, dokąd mam się udać. Mam mapę. Mógłbym zaznaczyć na niej to miejsce. Chwileczkę i gotowe. Masz. Dobrze. Ile jagód mam ci przynieść? Przynieś mi tuzin. Ale jeśli znajdziesz więcej, tym lepiej. Dobrze. Zaraz tam się udam. Dziękuję, przyjacielu. Jeśli ci się powiedzie, dam ci cenny prezent. Bądź ostrożny. W Nordmarze śmierć czyha wszędzie. Chwila. Dobra, widzę, że to już z nim jest wszystko. Dał nam mapę Nordmaru. To nam na pewno tutaj ułatwi poruszanie się. Mapa Nordmaru. No ja szukam, czekam. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądać Nordmar. Jagody w tym miejscu, tak? Klan Rudy do klanu Mors... O Jezu, to jest znowu ten taki mapa, że dokąd.
Jest też wieża strażnicza, o której nam mówił Xardas. Obóz orków, chata myśliwska. No, klan Rudy. Czy wam ta mapa nie przypomina przypadkiem trochę tej mapy tego zachodniego Warantu? Czy tylko ja mam takie wrażenie, że wygląda dosyć podobnie? Odkryto siedzibę klanu Rudy. Thorsten, Anka, kurde, ludzi tu co nie miara. Trzeba by było z nimi pogadać wszystkimi, nie? Tylko, że najbardziej by mi zależało na teleporterze jednak. Na aktualny moment. Parszywy złodziej! O nie, Hilda się wkurzyła na mnie. Dobrze, że zrobiłam zapis. Nieważne. Czego tutaj szuka? Mądra decyzja. Dobra, ona się pluje, że tu jestem. Tu jest Elgur. Tu jest jakiś kowal. Tiur. Kurde, no przydałaby się teleportacja. Bym bardzo chętnie poszła kawałek dalej. Bjorn. No i mają kopalnię klanu Rudy. Pięknie. Kurde, już myślałam, że skrzynia z rudą. Bym chętnie taką jedną zarąbała skrzynkę. Jedną, nie więcej raczej. Tam jest jakaś skrzynia. Mamy. Czy ja mam teraz 10 skrzynek z rudą? Jeżeli tak, to by nam się opłaciło chyba wrócić do zarządcy. Bo on prawdopodobnie oczekuje ode mnie tych 10 skrzynek. Świeci mi się gdzieś jakaś skrzynka, czy nic takiego nie mam? Mamy 10, wiecie co? Zrobimy taki test, czy on będzie chciał to ode mnie. Mówił, że przynajmniej jeszcze dychę będzie chciał, nie? Spróbujmy. Wiem, że tam nie mam teleportu, ale jest możliwość, że on nie będzie tego chciał, a jak będzie, no to najwyżej coś pomyślimy. Ty, no już zakładam zbroję. Mogę nawet zbroję króla założyć, żebyś miał respekt. Pół ekwipunku trzeba scrollować. Chciał, nie mam czasu. Nie, on nie chce tego, także wywalone mam. Nie wiem, jak to zadanie wykonać. No wszystko mamy, a on nie chce. No to nie. Mówił, że przynajmniej drugie tyle. Najpierw daliśmy dychę. Skrzynek. No to ja nie wiem. To już nie mój problem, jak jemu się nie podoba. Ale chętnie sobie zobaczę tą kopalnię, jak ona wygląda ogólnie rzecz biorąc. Widzę, że to takie... nic szczególnego w sumie. No taka se kopalnia. Widziałam ładniejsze, większe, fajniejsze. Znaczy, dobra, nie wiem, bo tutaj wypadałoby po prostu z tymi ludźmi podyskutować. I to jest największy problem, że jak z każdym będę chciała gadać, to nam się dużo czasu zejdzie raczej. Hej. No ale zobaczmy. Witam. Kim jesteś? Witaj. Jestem Bjorn, jeden z myśliwych klanu Rudy. Co robisz tu, przybyszu? Mam kilka pytań do waszego przywódcy. Może podpowiesz mi, gdzie mogę go znaleźć? Zazwyczaj przebywa w dużym domu, stojącym z dala od innych. Nazywa się Leif. No dobra, no to ja wiem, stary. Z dala od innych domów? No to niby ciekawe, gdzie? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Okej, to chyba jakiś magazyn. No musimy pogadać z tymi ludźmi. Za wiele innego nic zrobić nie mogę. Tu jest Soren i jego karczma. I tutaj widzę, że już są rzeczy na pomarańczowo. O, przy okazji klucz do magazynu. Witaj, witaj. Aby to było jasne od samego początku. Nie ma tu brania na kredyt. Wszystko w porządku. Dopóki każdy płaci za swoje trunki, to tak. Hier ist nicht viel los. Die meisten meiner Gäste reden nicht viel. Da kann es hier ganz schön langweilig werden. Deshalb würfle ich gerne, wenn sich dazu eine Gelegenheit bietet. Wo wir schon dabei sind, was hältst du von einem Spielchen?
Der Einsatz beträgt 100 Goldstücke. Und wenn du 8-mal hintereinander gewinnst, bekommst du neben dem Gewinn noch 3 Nordmal-Schnäpse von mir. O, no i to jest fajna wiadomość. Chcę się czegoś napić. Ciekawe, czy u niego można kupić typowo nordmarską starkę. Wydaje mi się, że nie. On ma te różne przedmioty, ale ja nie będę tego kupować za bardzo i widzę, że u niego teleportu na przykład nie można kupić. Także na razie spadamy, niech on sobie tutaj siedzi. Gra w kości to tam, ja sobie poza odcinkiem pogram. Tu stali tacy Nordmarczycy, już ich nie ma, a tu się przenieśli po prostu. Witaj, witaj. Czego sobie życzysz? Chciałbym zadać kilka pytań. Ogólnie to chcę was po prostu pookradać z waszych saszetek. Hej, ty. Witaj, witaj. Oni mi za wiele nie zrobią. Witam. Kim jesteś? To jest prawda. Nazywam się Tur. Witaj w klanie Rudy. A ty kim jesteś? Nazywam się Roland. Jestem paladynem króla Myrtany. Chyba nigdy wcześniej nie byłeś w Nordmarze. Nie mam czasu na takie rzeczy. Nie. Jakoś nie było okazji. Ale już zdążyłem zapoznać się z kilkoma Nordmarczykami. Niby, kogo? Z Hakkonem i Larsem z klanu Ognia. Nie musisz mi tego mówić. Z Hakkonem i Larsem. Gdzie ich spotkałeś? Czyżby w Arancie? Tak, ale skąd o tym wiesz? Ci dwaj zajrzeli do nas, zanim udali się w drogę na dalekie południe. Sprawa. Czy wiesz, w jakim celu tam się udali? Tak. Skierowali się na ziemię asasynów, aby dowiedzieć się o jednym ze swoich przodków, pochodzącym z Arantu. Jestem to ciekaw, czy udało im się nimi dopiąć swego. Udało im się. Wkrótce wrócą do Nordmaru. To dobrze. Niech przodkowie pomogą im wrócić do ojczyzny w zdrowiu. Wcześniej czy później musiało się tak zdarzyć. Tutaj jakiś chłop biegł. Gorzej, że nie wiadomo gdzie, po co i na co. Ja bym chciała pogadać z każdym. No ale dobra. Tu jest Ingeborg. No musimy porozmawiać z tymi ludźmi. Witaj. Jestem bardzo zajęta. Nie powinieneś mi przeszkadzać. Są jakieś wieści? Tak, są. Jakie? No cóż, ja tego nie wiem. Zapytaj kogoś innego. Rozumiem. No to dzięki, żeś mi pomogła normalnie... Trzeba po prostu słuchać. Wiecie co, do tego magazynu byśmy zajrzeli chętnie może, nie? Byłoby super. Tu mogą być jakieś fajniejsze przedmioty. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, lewo. Ukradłam mu szkatułkę. Albo jest questowa. Mam nordmarską starkę. Dwie butelki. Czy ty masz jakiś problem do mnie na przykład? Ktoś był w mojej piwnicy. To byłeś ty. Nie obawiaj się. Bezczelny złodziej oczyścił mój kufer. Pokaż, co masz przy sobie. Niech ci będzie. Aha. Moja szkatułka. Cholerny złodziej. Wynoś się stąd. Od dziś masz zakaz wstępu do gospody. Witaj. Witaj, nieznajomy. Kim jesteś? Nazywam się Roland. Jestem paladynem króla Myrtany. A ja jestem Jarl. Dlaczego przybyłeś do naszej wioski? Szuka mnie jakiego Ardasa. W takim razie powinieneś porozmawiać z naszym przywódcą Leifem. Jego chata znajduje się na szczycie góry. Wyglądasz na rozgniewanego. Widać to po mnie. Tak. Jaki jest tego powód? Nie powinienem rozmawiać o tym z nieznajomym, ale skoro prawdopodobnie dowiesz się tego od Skolda, mogę ci powiedzieć od razu. Amielyt, który odziedziczyłem po ojcu, zaginął. Zaginął. Tak. Ale powinienem powiedzieć, że został skradziony. Skradziony. Tak, przez mojego kuzyna Skolda.
Skąd wiesz? Widziałeś go, jak kradnie amulet. Nie, ale to mógł być tylko Skold. Od dawna rości sobie prawo do amuletu. Nawet jego ojciec oskarżał mojego ojca o bezprawne posiadanie amuletu. Podobno mój dziadek nie odziedziczył go po ojcu, lecz po swoim bracie, czyli ojcu Skolda. Natomiast mój ojciec uroczyście przysiągł mi na swoich przodków, że jest prawowitym spadkobiercą. Mój ojciec i stryj przez wiele lat walczyli o amulet i stali się zaciekłymi wrogami. A po śmierci naszych ojców, Skold kontynuował ten spór i kilkakrotnie prosił mnie, abym oddał mu amulet. Groził mi i mojej żonie Ucie, że inaczej tego pożałujemy. Dlatego tylko on może być złodziejem amuletu. Do czego służy ten amulet? Jest to amulet wojownika. Dość znacznie zwiększa siłę bojową i dlatego jest bardzo pożądany. Skold jest tym szczególnie zainteresowany. Jest jednym z najsilniejszych wojowników w wiosce. Gdyby miał ten amulet, byłby lepszy od wszystkich ludzi z naszego klanu. Co zamierzasz zrobić ze Skoldem? Jeszcze nie wiem. Gdybym miał dowody, postawiłbym go przed sądem Rady Plemienia. Mówiłeś Skoldowi, że go podejrzewasz. Nie. Jest bardzo rozdrażniony i rzuciłby mi wyzwanie do walki. A Skold i bez amuletu jest lepszy ode mnie w walce. Mógłbym go w tej sprawie zapytać. Lepiej tego nie rób. Natychmiast wyzywałby cię na pojedynek. Okej, okay, Soren się na mnie fochnął, ale się zastanawiam, czy jak weźmiemy niepamięć, to się odfocha. A się anulowała gra w kości? Nie. No to wiecie co, spróbujemy go podreperować niepamięcią. No, niestety to nie działa. Ale no, za chwilę to ogarniemy w takim razie. Dobra, i teraz już jesteśmy git. I teraz możemy ukraść tą szkatułkę. Siema, już się nie będzie szczepiał, nie? Nie, teraz już się nam udało. Niestety tego gościa od amuletu teraz będzie ciężko chyba namierzyć, wiecie? Bo tu jest Olaf. Tu jest Sigrid. O, akurat idzie, także... Możemy go zagadać o tą szkatułkę. I myślę, że zanim będziemy gadać z innymi ludźmi, to jeszcze pójdziemy najpierw do tego bossa osiedla, do Leifa. Myślę, że tak będzie lepiej. I koniec. Dobra. Tutaj jest ten Elgur, już z nim rozmawialiśmy. Tu jest Skjold. Tu jest Hildegarda. Mądra decyzja. Tutaj są te stoły, te sprawy. Suszarka do skór. Tu jest Anka. Siemka, siemka. I tu jest Bjorn. Z Bjornem rozmawialiśmy, on zmienił swoje miejsce pobytu. Tu jest Uta. Dobra, wszystko już rozumiem, wszystko wiem. Tutaj też jest chatka. Tu jest Wiepka. Ty to nie bułkowy Bahala? A skąd wy macie Bahala, kurna, w Nordmarze? Niemożliwe normalnie. Tego się nie spodziewałam. Dobra, i mamy głównego bossa. Jest teleporter. Najważniejsza rzecz. Tu jest Hilda, kuferek. Skóra trolla, cienia stwora. Piwka. Z Leifem chcę pogadać. Przede wszystkim tu jest Leif, także możemy z nim podyskutować za chwilę. O, proszę bardzo, a kto to jest? Nasz stary dobry przyjaciel. Dzień dobry. Ciebie się tutaj nie spodziewałam. Witam. Kim jesteś? Nazywam się Li. Ale jeśli myślisz, że będę sobie urządzał pogaduszki z kim popadnie, to się grubo mylisz. Chcę pobyć sam. Rozumiesz? Masz jakieś problemy? Skąd taki pomysł? Po prostu zostaw mnie w spokoju, dobra. O co chodzi? Zostaw mnie. I tak niczego nie zrozumiesz. Dlaczego tak nagle? Człowieku, ale jesteś namolny. Ale jeżeli rzeczywiście chcesz wiedzieć, w porządku. Kiedyś prowadziłem zupełnie inne życie. Byłem jednym z najlepszych generałów w kraju. I całe swoje życie walczyłem za ten kraj. Ale dla wszystkich bogaczy byłem wrzodem na pewnym miejscu, ponieważ król słuchał moich rad.
i dlatego widzieli we mnie zagrożenie dla swoich brudnych interesów. Zwłaszcza hrabia Garax i Lord Reginald byli moimi najgorszymi wrogami. Niestety, nie spodziewałem się podstępu z ich strony. W tym celu wykorzystali żonę króla. Wrobiono mnie w jej bezsensowne morderstwo. W rezultacie król nie miał wyboru. Moje zasługi dla kraju uratowały mi życie, ale odebrano mi wolność. Po zniszczeniu bariery znów ją odzyskałem. Wkrótce wrócę do Engardu i się zemszczę. Wszystkim się odpłacę. Znam ludzi, o których mówisz. Co? Znasz Reginalda i Garaxa? Skąd? Z Engardu. Widziałem ich tam. Byłeś w Engardzie. Ale przecież miasto jest teraz chronione przez magiczną barierę. I dlatego nie udało mi się tam dostać. Zapewne masz runę teleportacji do zamku, tak? Tak, tu masz rację. Sprzedaj mi ją. Zapłacę każdą cenę. Nie mogę. Jest mi potrzebna do wykonania jednego ważnego zadania. Nawet jeśli dam ci za nią 1000 sztuk złota. Wybacz, ale nie. Dobrze. Więc będę miał dla ciebie inną propozycję. W Engardzie z pewnością gdzieś jest jeszcze jedna runa teleportacji. Jeśli ją dla mnie zdobędziesz i pomożesz mi się zemścić na Garaxie i Reginaldzie, to otrzymasz w nagrodę 2000 sztuk złota. Kusząca propozycja. No, myślę. Więc jak będzie? Dobrze. Doskonale. Będę tu na ciebie czekać. Wszystko w porządku. Nie. Muszę się rozprawić z Garaxem i Reginaldem. Dobra, teraz pytanie. W Nordmarze spotkałem człowieka o imieniu Lee, teraz pragnie się zemścić. Kurde, no dałabym mu runę, nie? My powinniśmy mieć dwie akurat, z tego co pamiętam. Oto twoja runa. Przeniesie cię prosto do sali tronowej. Doskonale. Więc można zaczynać. Poczekaj. Nie boisz się, że cię po prostu złapią. Jestem gotowy zaryzykować. Zbyt długo czekałem. Mam pomysł. Jakie? Mógłbym wywabić hrabiego Garaxa i lorda Reginalda z zamku. Wtedy nie musiałbyś walczyć z całą engardzką strażą. Niezły pomysł. Zgadzam się. Dobrze. Zobaczymy się w Engardzie. Aha, do zobaczenia. Dobra, on się już wyteleportował. My zobaczymy, czy się możemy do króla teleportować. Tak jest, mamy do królewskiego zamku w Engardzie, czyli tak jak myślałam, mamy dwa teleporty. Dobra, na razie zemstę Lee zostawiamy, ale porozmawiamy z Leifem. Leif akurat wyszedł na zewnątrz. Chwila, witam. Kim jesteś? Jestem Leif, przywódca klanu Rudy. A ty kim jesteś, nieznajomy? Nazywam się Roland. Jestem paladynem króla Myrtany. Witaj, rycerzu. Co cię tu sprowadza? No cóż. Potrzebna mi ruda, magiczna ruda. I tu, w Nordmarze, znajdziesz najczystszą rudę, jaką można znaleźć na lądzie. A ile mogę jej wziąć? Tyle, ile uniesiesz. Ale jest jeden mały problem. I cóż to za problem? Orkowie. Oni zajęli naszą kopalnię. Więc z nimi będziesz musiał negocjować o tym, ile rudy możesz wziąć. Nie mówisz tego poważnie, prawda? Niestety, jeszcze jak poważnie. Dopóki nie oczyścisz kopalni z orków, to rudy nie zobaczysz. Nie mam na tyle ludzi, aby ich zaatakować. Więc jeśli bardzo potrzebujesz rudy, to będziesz musiał sam z nimi walczyć. A jeśli nie potrzebujesz dużo rudy, możesz ją znaleźć w innych miejscach. To nie wystarczy. Król Erchaobar potrzebuje co najmniej kilku skrzyń z rudą, aby wykuć broń do walki z orkami. Rozumiem. Kilka skrzyń, powiadasz. Dokładnie. Ale jak chcesz zabrać tyle skrzyń do Myrtany? No, myślałem, że pomożecie mi dostarczyć je do Engardu. Ale z ciebie wesołek. Chociaż, zresztą, możemy ci pomóc. Jeśli uwolnisz kopalnię od orków, dostarczymy rudę do Engardu. Masz moje słowo. Chwila. Możesz mnie czegoś nauczyć. Dlaczego by nie? Mogę ci pokazać, jak walczyć jednoręczną i dwuręczną bronią. Ale nauka będzie cię kosztować. Pokaż mi swoje towary.
Dobra, no powiem szczerze, że się nie spodziewałam, że gość mi tutaj powie, że może to dostarczyć w ogóle. Wiecie co, kupimy sobie mapę, bo tamtą, gdzie mamy zaznaczone te alkojagody, to być może gościu mi po prostu zabierze. Nordmarski hełm. 45 ochrony ma. Mój ma chyba 65, prawda? Bo ten nordmarski to my też już mieliśmy. Tej szkatułki nie zabrałam. A nie, zabrałam ją, dobra. Tak, nordmarski już mieliśmy, mamy teraz hełm paladyna. Witaj, nazywam się Roland. Jestem paladynem króla Myrtany. Witaj w klanie Rudy. Nazywam się Thorsten. Byłeś już u nas? Nie. Jakoś nie było okazji. Chcesz rozmawiać z naszym przywódcą? Tak. W takim razie powiem ci, gdzie można go znaleźć. Nazywa się Leif i przebywa w górnej części dużego domu. W porządku i dziękuję. Wszystko w porządku. Obawiam się, że nie. W naszej starej kopalni jest mało rudy, a orkowie zajęli nową kopalnię. A nam potrzeba sporo rudy, aby wykuć nową broń. Znam jaskinię, gdzie jest dużo rudy, ale droga do niej jest niebezpieczna. Na dodatek, kilka bardzo dużych szablozębów niedawno upaczyło sobie tę jaskinię. Jednak jestem jeszcze za słaby na tę bestię. Koniecznie potrzebna mi pomoc. Co powiesz? Możesz mi towarzyszyć. I to nie będzie za darmo. Jeśli mi pomożesz, dam ci klucz od mojego kufra, który znajduje się w jaskini. Schowałem w nim kilka ładnych bryłek rudy. Możesz sobie wziąć rudę, jeśli zaprowadzisz mnie do tej jaskini i pomożesz usunąć szablozęby. Zgoda. Pomogę ci. Bardzo dobrze. Daj mi znać, kiedy będziesz gotów tam iść. Dobra, na razie nie idziemy, ale już wiemy z kim, gdzie i co i kiedy. Witam. Nazywam się Roland. Witaj, nieznajomy. Kim jesteś? Na imię mam Hilda. Jestem żoną Leifa. Co możesz powiedzieć o tym miejscu? Nordmar to miejsce, gdzie nie znajdziesz zbyt wiele zieleni. Tylko śnieg i lód. Życie tutaj jest bardzo niebezpieczne. Orkowie i dzikie zwierzęta czają się wszędzie. Są jakieś miejsca, gdzie trzeba zachować szczególną ostrożność. Każde miejsce w Nordmarze jest niebezpieczne. Ten, kto lęka się niebezpieczeństwa, niech stąd lepiej ucieka. Chciałbym o coś zapytać. Nie teraz. Może później. Dobra, ogólnie postaci bardzo dużo, z którymi możemy rozmawiać, szczególnie kobiet, ale jak widać, no nie za bardzo to coś daje. Tutaj na górze już chyba z wszystkimi pogadaliśmy. Tu była jakaś laska, ja z nią gadałam wreszcie, czy nie za bardzo? Chyba nie. Witaj. A to Skjolda dom jest. Witam, ja. Zostaw mnie w spokoju. No nie wiem, czy się zajmować tym amuletem. Jarl tęskni za swoim amuletem. Czy wiesz, gdzie on jest? Skąd mam wiedzieć? Dlaczego mówisz amulet Jarla? Ten amulet jest mój. Jarl nie ma do niego prawa. Czemu? Mój dziadek zostawił go mojemu ojcu. Ale mój wujek, ojciec Jarla, podstępnie przywłaszczył sobie amulet. Jesteś tego pewien? Oczywiście. Dlaczego mój ojciec miałby kłamać? Jeśli ktoś kłamał, to był to ojciec Jarla. Więc amulet jest twój. Tak, jest mój i nikogo innego. Więc nie będziesz miał problemu z odebraniem go Jarlowi. Co chcesz przez to powiedzieć? Mówisz, że go ukradłem. Tego nie powiedziałem. Masz szczęście, nieznajomy. Nie wtrącaj się w sprawy, które cię nie dotyczą. No to fajnie, naprawdę. Laska, nie pij. Tyle. Jezus kochany. Widzę, że ciężko się będzie kurna z nimi dogadać, nie? Dobra, tutaj jeszcze była Anka, Siemka. No i pogadajmy jeszcze. Witaj, co słychać? Och, dalej jak zwykle. Wszystkie na tym nie bolą od tej ciężkiej pracy. Co tu robisz? Tu rzadko mnie ktokolwiek odwiedza. Chciałem się tu tylko rozejrzeć. Wszystko w porządku. Trzeba mieć nadzieję, że z czasem wszystko się poprawi. No dobra, chyba nic już więcej mi nie powie. Pogadajmy zresztą ludzi, no bo tutaj jak widać jest z kim gadać.
Czego tutaj szukasz? O matko. Dobra decyzja. Widzę, że będzie ciężko z nimi pogadać wszystkimi. Może Uta coś wie na temat tego amuletu? Witam. Nazywam się Roland. A ja jestem żoną Jarla i mam na imię Jutę. Zajmuję się handlem towarami. Chciałbyś coś kupić? Są tu jakieś prawa, na które powinienem uważać. No cóż, jasno trzeba to ustalić. Nie łaź tam, gdzie jest zakazane wchodzić. I nie ruszaj niczego, co nie twoje. Rozumiem. Pokaż mi swoje towary. Okej, okay, ona ma dużo pełni życia. Sporo jakichś zup. Zupa serowano. Kurde, powiem wam. Spoko zupka. Na razie nic raczej nie potrzebujemy więcej. No i co, ja chyba pogadałam praktycznie z każdym. Witam. Nazywam się Roland. Tak. Mogę o coś zapytać? Nie. Nie przeszkadzam. Przeszkadzasz. Odejdź. Hej, ty. Dobra, z nim już chyba rozmawialiśmy. Tu jest Bjorn. No chyba praktycznie z każdym udało się pogadać. Tak naprawdę chyba... No to nie wiem, moi drodzy. Myślę, że będziemy ten odcinek kończyć, szczególnie, że też robi się wieczór. Ale jeszcze bym się chciała przebiec. W sumie tutaj, jak żeśmy weszli. Znowu mi się pole widzenia zmniejszyło, cholera. Zróbmy zapis, bo kurde, nie chcemy stracić postępu. No cóż, pierwszy klan za nami tak naprawdę. Ciekawa jestem, czy jakbyśmy poszli tędy, bo tutaj było takie przejście wyżej przez taką jakby jaskinię, to czy na przykład dojdziemy do jakiegoś innego klanu albo coś w tym stylu? W sumie nie wiem. Chętnie bym tutaj posprawdzała. Tutaj mogliśmy się przejść, na przykład tędy. Myślę, że będziemy mogli sobie pospacerować. Ja potrzebuję skór szablozębów, nie do końca lodowych wilków. Także... No dobra, ale lodowe skóry też mogą się przydać, myślę. Kolejne ogry tutaj są. Jak ty, cholera jasna, stałeś? Dobra, do widzenia. To jest ogr? Chyba nie, bo się nie rzuca na mnie. Nie, dziki rozpruwacz. Tu są ogry niestety. Ale możemy je pojedynczo wystrzelać. Także warto by było to zrobić. To jest akurat ten plus teraz, że mamy większe obrażenia. A tam już są padwy śnieżne. Zaraz będziemy kończyć odcinek, tylko zobaczymy, dokąd ta ścieżka tak naprawdę prowadzi. Czy w ogóle gdziekolwiek, bo tak... W sumie te ścieżki takie trochę dziwne są. Tych rozpruwaczy to nie ma co się bać za bardzo. Dobra, ładnie. Jak, moi drodzy, dalej macie wrażenia, jeżeli chodzi o ten Nordmar? Mi się osobiście bardzo podoba. Jest klimatycznie. Myślę, że jest fajniej niż było w Warancie. Jeżeli mam być szczera chyba. Kurde, jestem ciekawa, gdzie my tak naprawdę teraz idziemy. Tego golema bym na razie nie chciała przywoływać do siebie. Więcej skór.
Możliwe, że tu jest jakaś droga na przykład do tego klanu Morsa, nie? Ojej. Nie ten przycisk. O, to są szablozęby na przykład. A to jest taka dziwna aura czerwona. Ale tu jest też ślepa droga, także chyba dobrze. Ciekawa jestem, dokąd ta ścieżka prowadzi nas. Widzę, że zaczynamy schodzić w dół. No, skóry szablozębów akurat są nam potrzebne. Odpalimy mapę. Okej, czyli zeszliśmy sobie na dół. W sumie idziemy w stronę tych jagód, nie? Nie macie takiego wrażenia? Trochę? O, dzień dobry, panie Nordmarski cię stworzę. No nie wiem, gdzie my idziemy, ale może być. Bardzo chętnie pozwiedzam. Tego golema to ktoś tutaj specjalnie wpierdzielił do tej dziury, żebyśmy spadli. Tam na dole dosyć ciekawie. Tu jest obóz orków. To gdzie my jesteśmy? Nie wiem. Gdzieś jesteśmy. Moi drodzy, zakończymy sobie odcinek w tym miejscu. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Lecę montować dla Was ten film. W kolejnym rozwalimy tych orków, którzy tutaj są i myślę, że uda nam się dotrzeć do tych jagód, żeby je pozbierać. Ewentualnie może do tej wieży strażniczej, bo tak widzę, że troszeczkę się kierujemy. W ogóle patrzcie, jak daleko od klanu Rudy jest kopalnia magicznej Rudy. Podejrzane bardzo. No ale nic. Dzięki Wam jeszcze raz. Do usłyszenia. Jeżeli Wam się odcinek podobał, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Zapraszam Was na Discorda. Link macie w opisie. I co? I do kolejnego materiału. Cześć!